Centralne Biuro Antykorupcyjne obchodzi 15. rocznicę działalności. Uroczyste obchody odbyły się przed Belwederem z udziałem prezydenta i premiera. Przedjadę biuro Piórczynie! Otwórz drzwi! Otwieraj drzwi! Centralne Biuro Antykorupcyjne każdego dnia prowadzi działania operacyjne i procesowe, kontroluje, analizuje i przeciwdziała korupcji. Na ziemię! Dziś CBA obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Głosowało 417 posłów. Za oddano 354 głosy, przeciw 43 głosy, było 20 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Sukcesy to są te najważniejsze, które od razu w zasadzie się pojawiły z chwilą, kiedy się ta służba skonsolidowała, kiedy rozpoczęła swoją działalność. Pamiętamy aferę hazardową, aferę gruntową, pamiętamy liczne sprawy związane z różnego rodzaju politykami. Przypomina były funkcjonariusz CBA dr Roman Marzec. Szacuje się, że biuro przez całą swoją działalność uchroniło Skarb Państwa przed utratą 1,5 mld złotych. Celem nadrzędnym jest ochrona narodowego kapitału. Mówił szef CBA Andrzej Stróżny. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, podczas której ustanowiono archanioła Gabriela patronem służby oraz poświęcono sztandar biura. W trakcie obchodów przed Belwederem prezydent Andrzej Duda podziękował dyrekcji oraz pracownikom CBA za służbę na rzecz ojczyzny. Specjalne podziękowania wystosował do pomysłodawców i twórców biura, ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Mieli głębokie przeświadczenie wszyscy, że Polska potrzebuje w tym zakresie głębokiej odmiany, nie tylko symbolicznej, ale także przede wszystkim i faktycznej, zmiany mentalności. Korupcja była zmorą lat 90., mówił premier Mateusz Morawiecki. Po 1989 roku dawne służby, dawne układy, relacje, znajomości na wszelkich możliwych polach biznesowym, samorządowym, rządowym determinowały w dużym stopniu reguły życia społecznego i życia gospodarczego. Łapówkarstwo prowadziło do wielu patologii społecznych. Dziś Polska jest innym krajem, podkreślał prezydent Duda. To nie korupcja, tylko walka z korupcją stała się normą. To nie korupcja jest czymś zwyczajnym, lecz brak korupcji stał się czymś zwyczajnym w Polsce, a korupcja stała się czymś nadzwyczajnym i nagannym. Mimo to służba wciąż ma wielu przeciwników, zaznaczył pierwszy szef CBA, obecnie szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Szanowni funkcjonariusze, wybraliście bardzo trudną służbę, być może najtrudniejszą służbę. Jesteście przedmiotem ciągłych, częstych, perfidnych ataków. Ataków motywowanych politycznie. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego to jeden z głównych postulatów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Opozycja podnosi, że biuro działa na polityczne zlecenie partii rządzącej. To nieprawda, podkreśla dr Marzec. Ta służba od samego początku w założeniach miała walkę z korupcją, bez względu na to, kto by się jej dopuścił. Okazało się, że wiele przykładów jednak osób, które dopuściły się tej korupcji na wysokich szczeblach politycznych, to były to osoby powiązane właśnie z tymi dwiema strukturami politycznymi. W ubiegłym tygodniu posłowie PiS oraz ruchu Kukiz15 złożyli w Sejmie projekt ustawy antykorupcyjnej. Dokument zakłada rozszerzenie przesłanek pozbawiania praw publicznych, wstrzymanie przedawnienia przestępstw korupcyjnych oraz zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa dla posłów i senatorów.